No, ogólnie dobrze się bawiłem pisząc tą książkę, ale to jest jedna z tych zabawniejszych. A co jeśli wybuchnie? Stary, to jest granat, to ma wybuchnąć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magazyn Fanbook przyznał doroczne nagrody za najlepszą książkę ubiegłego roku. Dzisiaj mamy przyjemność gościć pana Konrada Lewandowskiego, który za Złotą Kaczkę otrzymał nagrodę w kategorii Fantastyczna wyobraźnia. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Bo zacznijmy od tytułu. Złota Kaczka, to za chwilę o tym porozmawiamy, natomiast tytuł ma podtytuł Noteka 2020. Tak. Przeciętny użytkownik internetu dowie się, że Noteka to jest sklep z meblami, z materiałami biurowymi. Proszę wyjaśnić nam, czym jest Noteka. To już mi ktoś ukradł tytuł. No, tak sprawdziłam sobie przed naszą rozmową, co internet wie o Notece. Więc proszę tutaj poinformować czytelników, którzy nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć. Noteka to jest po prostu słowo wymyślone przeze mnie. No już ponad 20 lat temu. No więcej, 20, 26 lat temu. Dobrze mówię? Dobrze mówię. To jest, chodzi o nazwę rzeki Noteć. Mhm. I opowiadania Noteka 2015, co jest po prostu zapisem bitwy. Chodziło o bitwę nad Notecią w roku 2015. Stąd się wzięła nazwa opowiadania, no, które cały czas jest jeszcze aktualne z tego, co widzę. I być może ta bitwa nad Notecią w obronie demokracji w Polsce nam ciągle jeszcze grozi. A może jest nawet znacznie bardziej realna niż w latach 90., kiedy to była totalna groteska. I ciągle słyszałem, przewoda, zwariowałeś. No teraz się okazuje, że już od paru lat się tak zdarza, że prawie. No. Bo w końcu nasi targowiczanie w Brukseli w końcu mogą zrobić tą operację zew demokracji, która została opisana właśnie w Notece 2015. W końcu podobno mamy już dyktatora złego, którego trzeba wytępić. No i brakuje tylko po prostu amerykańskiego desantu, no ale wszystko się może zdarzyć i fantastyką to opowiadanie jest już w tej chwili znacznie mniej niż było 20 lat temu. Dzisiaj opatrując Złotą Kaczkę podpisem Noteka 2020 oraz informacją, że jest to fantastyka bliskiego zasięgu, daje pan do zrozumienia, że napisał pan coś bardzo bieżącego, prawda? No w zasadzie tak. I taka właśnie jest ta książka. Zastanawiam się, bo oczywiście nie należy pytać mężczyzny, czy się boi, bo tak podobno nie należy, bo mężczyzna prawdziwy niczego się nie boi. Niemniej po tym, jak opisał pan postaci z życia publicznego, polityków w tej właśnie książce, no zastanawiam się, czy się pan nie boi jednak. No nie wiem, podejrzewam, że chyba ich rozbroję śmiechem mimo wszystko. Myśli pan, że mają poczucie humoru na swój temat? Na przykład pana ulubiony bohater, zwany w powieści Pałkiewiczem, przywódca KOD-u, znany alimenciarz, pojawia się w każdej alternatywnej rzeczywistości praktycznie, którą pan tam opisał. Zaznaczę, że poznaliśmy się na Facebooku i pokłóciliśmy się jeszcze zanim to stało się modne. To znaczy powiedziałem mu parę słów szczerości, za co zostałem przez niego zbanowany. No i okazało się, że te słowa szczerości to się zdarzyły kilka lat przed tym, zanim to stało się modne i zanim to wszyscy zaczęli o nim mówić. Czyli rozpoznał pan typa od razu, tak? Nie, no sam się prosił. Ja z reguły mam trochę mniejszą wyobraźnię, niż bym sobie życzył. Więc moje postacie są zwykle z życia wzięte, ponieważ no, nie wymyśliłbym tych postaci, gdybym ich w życiu nie spotkał. Dlatego tutaj w Złotej Kaczce omijam samego prezesa Kaczyńskiego. Tutaj zaspoileruję. No. Zrobię mały spoilerek, bohaterom jednak nie udaje się spotkać z prezesem.
A to z tego względu, że autor go nigdy nie spotkał i po prostu nie miałem tego przełożenia na fantastykę. To jest taka tajemnica warsztatu, że muszę jednak człowieka spotkać, muszę z nim pogadać, muszę mu spojrzeć w oczy, muszę posłuchać, jak mówi, złapać jego mowę ciała i wtedy mogę go już przetwarzać literacko. Okay, tak jak było z Nabiałowym terrorystą, bo żeśmy się kiedyś rzeczywiście spotkali na przyjęciu. Nabiałowy terrorysta, szef ważnej służby, też nie chcę spoilerować. W czterech osobach o jednej więcej niż sam Pan Bóg. Bardzo, bardzo piękne. Teraz w sumie waham się, czy kontynuować wątek tego, czy się pan nie boi, czy też postaci, które pan tworzy, zdecyduje się na postaci, o strach będę pytać dalej. Bo opisuje pan też postaci pozytywne, nie polityków, tylko bohemę literacką, intelektualną Warszawy, która składa się także z postaci, które no, możemy rozpoznać w pewnym sensie, jeśli tylko mamy odpowiednią wiedzę. Czy one będą się bawić, czytając pana powieść, czy ma pan jakiś odzew w tej sprawie? No bawią się tak średnio. Znaczy jedna osoba jeszcze nie wie, bo się boją jej powiedzieć. Ja też nie za bardzo się palę do tego. Nie no, sportretowałem swoich przyjaciół generalnie rzecz biorąc. Z zamiarem unieśmiertelnienia ich, no co się skończyło lekkimi dąsami, przynajmniej jak na razie. Nie spotkał mnie los Trumana Capote po spełnionych modlitwach, kiedy wszyscy go skreślili. Ja mogę państwa zapewnić po lekturze Złotej Kaczki, że jednak lepiej być przyjacielem sportretowanym na łamach powieści pana Konrada, niż być politykiem. Co państwu wszystkim polecam. Kontynuując teraz wątek strachu. W dzisiejszych czasach pisać następującą kwestię. A jednak Dagmara istniała. Na przekór całej kulturze współczesnej systemowi edukacji kobieta inteligentna, absolutny fenomen. To jedno z łagodniejszych określeń dotyczących, czy też pana sformułowań dotyczących współczesnych kobiet i kobiecości. Po takim tekście ze strachu nie wychodziłabym w ogóle na ulicę. Znaczy to Dagmara, pierwowzór Dagmary, który jest jak najbardziej autentyczną postacią, jest to rzeczywiście kobieta mizoginka, która po prostu nie cierpi wszystkich tych fochów feministycznych. Uważa, że jej to po prostu szkodzi, że ona musi wtedy odkrywać swoją inteligencję. A tak to mogłaby działać zakulisowo, i być tą szyją, która kręci siedmioma głowami naraz. Twierdzę, że powinien się pan bać raczej feministek niż pani Dagmary. Nie no, one słabo czytają. One to przeczytają tą książkę za jakieś 10 lat, a za 15 lat ją zrozumieją i się zdenerwują, więc pewnie mi już nic nie będzie grozić. Rozumiem. Będzie to już przedawniona wina po prostu. Tak, no opowiadanie Ogień, takie też antyfeministyczne w mojej karierze, to dopiero zostało dostrzeżone przez nie po 10 latach. No to rzeczywiście pewne opóźnienie jest. Zastanawiam się na serio, czy znając większość pana książek, czy bardziej lubi pan pisać o polityce, czy bardziej o Warszawie, czy bardziej o historii, czy o filozofii i literaturze? Co jest pana domeną? Co pan sam uważa za najważniejszą część swojego pisarstwa? No filozofię, tylko że muszę pamiętać o przestrodze Franciszka Fischera, że filozofia jest trucizną literatury. Więc jestem trochę jak ten japoński kucharz krojący rybę fugu. Bo to nie jest sztuka tak pokroić rybę fugu, żeby usunąć z niej trujące części i żeby można było tą resztę zjeść, bo to akurat każdy potrafi, bo wiadomo, które części ryby fugu są trujące, więc łatwo je odciąć. Ale tutaj cała sztuka polega na tym, żeby troszkę trucizny zostawić. Więc chodzi o to, żeby ta trucizna spowodowała przy jedzeniu paraliż warki, czubka języka, żeby był taki dreszczyk emocji. Żeby nie więcej, żeby ten paraliż nie zsunął się niżej na mięśnie płuc.
przekładając to na pana książkę, znaczy, że jak się pojawia słowo ontologiczne, to wiemy, że mamy do czynienia z filozofią. Tak. I to jest ten dreszczyk, który nam powinien, jeśli nie wiemy, co to znaczy, mamy sprawdzić. To jest odrobina jadu ryby fugu, którą starałem się w takiej umiarkowanej, precyzyjnej ilości dozować. Myślę, że jak ktoś nie czytał tej książki, nie ma w ogóle pojęcia o tym, jak jest to wyrafinowany pomysł fabularny. No skąd by miał wiedzieć? Nikomu z nas taką zwykłą, fantastyczną wyobraźnią nie przyszłoby do głowy to, co przyszło panu Konradowi Lewandowskiemu. Ale znowu też bym tego nie wymyślił, gdybym tego w życiu nie spotkał. Po prostu poszedłem sobie kiedyś na krakowskie przedmieście. Stanąłem z rękami w kieszeniach. Nic nie mówiąc, nie zdradzając w jakikolwiek sposób, jakie mam poglądy, po której stronie jestem, tylko sobie stałem w tłumie i słuchałem tego, co się dookoła mnie dzieje. Chodzi o rocznicę 10 kwietnia. Nie, to tak? Akurat nie była jeszcze miesięcznica, ale domyśliłem się od razu, że w czasie miesięcznicy to te naprężenia są znacznie większe niż... Mhm. To był zwyczajny dzień. Mhm. Więc tak sobie postałem... Usłyszałem wtedy to trzeszczenie rzeczywistości, tej tkanki ontologicznej, która już ledwo wytrzymuje to wszystko. No to w tym momencie wystarczyło sobie wyobrazić miesięcznicę, kiedy to wszystko, naprężenia są mocniejsze i kiedy jest jeden wielki trach. I rzeczywistość nam się rozsypuje na spełnione marzenia wszystkich zainteresowanych. I tu właśnie na tym polega clue powieści. Musimy choć troszeczkę liznąć tego, bo nie chcę, żebyśmy spoilerowali naturalnie, żebyśmy nie odbierali czytelnikom przyjemności zagłębienia się w alternatywne rzeczywistości, które pan stworzył. Natomiast rozszczepia się rzeczywistość i każdy dostaje to, co sobie wymyślił. Na czym polega przewrotność, że te wymarzone światy okazują się światami koszmarnymi? Znaczy, no przede wszystkim dlatego, że było to myślenie życzeniowe. Jednostronne zupełnie. Wszyscy sobie życzyli tylko jednej strony medalu, bez tej drugiej. I wszystkim się zainteresowanym się wydawało, że kij ma tylko jeden koniec. A tutaj otrzymują te rzeczywistości w stanie kompletnym. I muszą się liczyć z tymi konsekwencjami. W sumie każda z tych rzeczywistości, którą pan stworzył, prowadzi do, nie wiem, terroryzmu, tak należałoby to powiedzieć, do rządów no, bezprawia i głupoty w gruncie rzeczy, prawda? No albo totalitaryzmu. Totalitaryzmu. Także w końcu dochodzi do licytacji totalitaryzmów. Tak, i wprowadził pan w ten totalitaryzm także... prawą rękę Hitlera. No tak, co... no bo wskutek tego rozpadu rzeczywistości na rzeczywistości alternatywne, nagle Niemcy się orientują, że mogą też jeszcze odkręcić II wojnę światową. W związku z czym jeszcze do całego kompletu głównych bohaterów ścigają komandosi Waffen-SS pod dowództwem legendarnego Otto Skorzenego. Bardzo podobała mi się pana koncepcja o tym, że żeby przejść między alternatywnymi rzeczywistościami, zawsze trzeba przejść przez Powstanie Warszawskie, tak? Powstanie Warszawskie nie pierwszy raz pojawia się w pana literaturze, prawda? No tak, no jest to rodzaj czarnej dziury, która mnie fascynuje mniej więcej tak samo jak autentyczne czarne dziury fascynują astrofizyków. Bo? No już większego koszmaru być po prostu nie mogło. Jest to absolutne maksimum strat i całkowite zero jakichkolwiek korzyści. Więc jest to swoista czarna dziura w naszej historii. Biorąc pod uwagę jeszcze to, czego zabrakło, to co znikło, choćby same dzieła sztuki, same biblioteki, no to jest jedna z rzeczy, której się nauczyłem jako filozof.
dostrzegać pustkę, dostrzegać brak. No bo my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni widzieć to, co jest. Ale kiedy się zobaczy to, czego zabrakło, to, czego brakuje, to pojawia się po prostu tak upiorna otchłań, że to trzeba jakoś ogarnąć literacko. Podejść do tego w jakiś sposób. No podchodziłem kilka razy. Właśnie tak. Nie chcę tu się wdawać z panem w polemikę na temat znaczenia Powstania Warszawskiego. Słyszałam kiedyś taką piękną wypowiedź debatujących historyków, że tak długo jak będziemy się o nie spierać, tak długo pozostaniemy Polakami i niech tak zostanie. Natomiast jest w tym, rzeczywiście w tej książce, w tej, jak i w wielu innych, ta fascynacja tym problemem. Nasi bohaterowie radzą sobie z nim, uczestnicząc w powstaniu. Jest to karkołomny zabieg literacki, z którego wyszedł pan moim zdaniem zwycięsko. Włączają im się w pewnym momencie warszawskie geny. No. Włączają im się warszawskie geny. Chociaż żonglowanie Filipinkami to, przyznaję, była jedna ze scen, które... No, ogólnie dobrze się bawiłem pisząc tą książkę, ale to jest jedna z tych zabawniejszych. A co jeśli wybuchnie? Stary, to jest granat, to ma wybuchnąć. A tak pytanie tylko gdzie, tak? Według mnie już jesteśmy przy granatach. Metoda rzucania granatem, którą wypraktykowała pana bohaterka Dagmara, była naprawdę no, pełna wdzięku, tak bym powiedziała. Tak. No nie będę zdradzać, jak to robiła. No nie. Państwo sami się dowiedzą. Tutaj nie będziemy spoilować. Nie spoilerujmy. Absolutnie. Chciałam jeszcze z panem porozmawiać o roli cyganerii, bo przywołuje pan w tej książce Hannę Arendt, która mówiła o tym, że w gruncie rzeczy to właśnie bohema artystyczna, intelektualiści, nie intelektualiści, bohema artystyczna, pogardzana przez wariaci, tak, Boże, nie dostosowali się do Hitlera. Proszę to rozwinąć, bo to bardzo piękna koncepcja jest. Nie, że są to ludzie najbardziej odporni w ogóle na wszelkie totalitaryzmy. Bo ci, którzy ulegają pierwsi, ci, którzy są opoką potem totalitaryzmu, są wzorcowymi mordercami zza biurka, to są ci zacni mieszczanie. Z poukładanym życiem, zawsze układni, zawsze grzeczni. Ostoja każdej władzy, tak? Tak. To, czym była Arendt zafascynowana u Eichmanna, to, że to był człowiek bardzo grzeczny, bardzo uprzejmy. Nawet się z katem na szubienicy uprzejmie przywitał. Tak. Się mówi, że Arendt odkryła, że zło jest banalne, ale to jest akurat straszny wytrych myślowy. Arendt tutaj odkryła akurat parę innych fajnych rzeczy, jak choćby właśnie tą rolę cyganerii, o czym się nie mówi. I dlatego, myślę, że warto to przypomnieć. I dlatego warszawska cyganeria wędruje przez pana alternatywne światy, by naprawić zło, które się zdarzyło przy pęknięciu rzeczywistości. Tej roli jeszcze nikt im nie powierzał, prawda? Jak zwykle jest pan w awangardzie, powiedziałabym, myślowej i fantastycznej, za to między innymi nasza nagroda. Trudno nie pić wina, kiedy czyta się Złotą Kaczkę. Pojawiają się, proszę państwa, tam butelki istniejące, trunki istniejące naprawdę i takie, które pojawiają się w świecie fantastycznym. O tych pojawiających się w świecie fantastycznym nie rozmawiajmy, no bo cóż, to nie wypijemy czegoś, czego nie ma. Natomiast te, z których pan wymienił, które istniały historycznie, naprawdę kosztował pan któryś? No to wydaje mi się, że tak. No, ryzlingi lubię. Chociaż nie wiem, czy tak stare piłem, jak tam są omawiane. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, no wyjaśnijmy, bohaterowie orientują się i nawigują w rzeczywistościach alternatywnych, orientując się po etykietkach na butelkach wina. Które zmieniają się, powiedzmy, w ramach zmieniającej się rzeczywistości, tak? No tak. Między innymi wiedzą, kiedy zwycięstwo III Rzeszy jest blisko, patrząc na etykietki.
mam gdzieś tam w tyle głowy takie pytanie, czy właśnie niemieccy producenci sponsorowali wydanie tej książki, ale to oczywiście pytanie retoryczne, wiemy, że nie, natomiast tak to troszkę... Ja też sobie z pana zażartuję. A co, jak pan z nas? To możemy zapytać się też o włoskich producentów win, trochę się tam o włoskich winach też mówi. Też się mówi, to prawda. Jest pan zadowolony z tej książki, prawda? No tak, no, bawiłem się nieźle i ciągle jeszcze jak tam zaglądam do środka na chybił trafił. Akurat nie trafię na którąś z paskudnych literówek. No, trzy pary oczu na to patrzyły i niestety przemyciły się tu i ówdzie. Ale nie mówmy o takich niedociągnięciach, bo jeśli fascynująca jest fabuła, to... Jeśli mi się to akurat nie trafi, to od razu mam banana na gębie. Wiem, że nie można się śmiać z własnych dowcipów, no ale... jednak się śmieję. I słusznie, my też się śmiejemy, czytając tę książkę. Wiem, że nie jest to jedyna, którą wydał pan w ubiegłym roku. Nie miałam przyjemności czytać Narzeczonej z Kociewia. Proszę słówko Ależ na ten temat. Ależ proszę bardzo. Dzień spełniających się życzeń dzisiaj. Spodziewałem się tego. Spodziewał się pan tego pytania. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. To pokażę państwu także Narzeczona z Kociewia. Proszę od razu torebkę. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Czym jest ta książka? Proszę coś powiedzieć na ten temat. A to jest dla odmiany fantasy. A tamto nie? Nie, no to jest science fiction bliskiego zasięgu. To jest czysta fantasy, tyle że dziejąca się w XX wieku. Znaczy jeden z główny plan fabularny się dzieje w XX wieku, bo są jeszcze dwa. Jeden w XIV, drugi w XV. Jest to utrzymane w stylu sagi Diabłogarek. Aczkolwiek jest to powieść pisana już na bezpośrednie zamówienie, zlecenie, bo zleceniodawca po prostu zażyczył sobie, żebym napisał taką powieść jak saga Diabłogarek, ale o jego przodkach. Bo w Diabłogarek właśnie zajmowałem się własnymi przodkami, taką miałem potrzebę. Natomiast tutaj właśnie przyszło mi zająć się skądinąd zasłużoną dla Polski rodziną Tolików. Pięknie. Jest to powieść. Tak. Jednotomowa. Tak. Jednotomowa. Proszę państwa, tutaj jest napisane, że ta historia jak z komiksu Asterixie i Obelixie wydarzyła się naprawdę w 1920 roku. Ja jestem zaciekawiona. Chodzi o wieś Janów na prawym brzegu Wisły koło Kwidzynia. Ten jedyny rejon, w którym Polska wygrała plebiscyt w Prusach Wschodnich. Była to wieś Janów i jej cztery przysiółki, które zagłosowały za Polską. No było jeszcze parę takich, trzeba oddać sprawiedliwość, w okolicach Sztumu, ale to było zbyt głęboko w głębi Prus, więc nie dało się tego przyłączyć do Polski. Natomiast Janów akurat leży nad Wisłą, więc można było zrobić taką enklawę. No i to jest rzeczywiście historyjka jak z komiksu Asterixie i Obelixie. Tylko że w Polsce w wieku XX... Rozumiem, ta jedna wioska się opierała, tak? Tak. Cezar zajął całą Galię i jedna wioska się opiera, tak? Znaczy no po prostu i człowiek, 20-letni chłopak wtedy, polski komisarz plebiscytowy, Tadeusz Tolik, postać autentyczna, którego historię tutaj opisuje, jak również jego żony, Zofii. Łącznie z tą autentyczną historią, że podano mu czarną polewkę. Ponieważ historia z panem Tadeuszem i czarną polewką dla Jacka Soplicy to była wtedy znana tylko erudytom, którzy czytali pana Tadeusza, a polskie książki trzeba było sobie specjalnie zamawiać, specjalnie sprowadzać, bo w szkołach pruskich polskiej literatury nie uczono. No i rodzice narzeczonej byli takimi poczciwymi ziemianami, którzy po prostu nie znali tego obyczaju. Więc historia z czarną polewką opisana w tej powieści jest najzupełniej autentyczna.
Fantastyczna historia. Warto sobie przypomnieć istotnie, że były takie czasy, kiedy nie znaliśmy pana Tadeusza, my Polacy, należy tak to sobie powiedzieć. I nie są to czasy przed jego napisaniem, co też warto dodać. Tak? Znali to młodzi ludzie, patriotycznie wychowani, natomiast nie starsze pokolenie, że tylko wiedziało, że istniał taki Mickiewicz. No i tutaj to, czym się bawię w tej książce, to jest cały ten precyzyjny rytuał zalotów i konkurów w dworach ziemiańskich. O proszę. Jak się organizowało narzeczoną, a potem żonę. To bardzo ciekawa sprawa. Myślę także, że dla młodych, nie czytając książki, ale podejrzewam, że młodzi będą wyjątkowo zdziwieni, jeśli dowiedzą się, jak to wyglądało kiedyś i porównają z tym, jak wygląda to dziś. Kto chce mieć dziś żonę w gruncie rzeczy, tak? Ale czy ja wiem, to może być tak, że się zbliżają te czasy, bo to, co już widać, to młode kobiety z młodymi mężczyznami tracą wspólny język, no choćby z ogólnie znanych powodów ideologicznych. Mosty pomiędzy tymi dwoma płciami w zasadzie się palą w tej chwili, jest ich coraz mniej, są coraz węższe i w tym momencie wraca rola konwenansów. Bo w momencie, kiedy się w latach 20. i wcześniej spotykał chłopak z dziewczyną, którzy się wcześniej zupełnie nie znali. Ale on był kawalerem szukającym żony, ona była panną na wydaniu. No to w tym momencie konwenanse były jedyną wskazówką, o czym oni mają ze sobą rozmawiać, jak się zachowywać. I cała ta procedura przechodzenia krok po kroku, poznawania się wzajemnego, ustalania, sygnalizowania, czy jesteśmy zainteresowani wykonaniem następnego kroku, czy nie, tak żeby nikogo nie obrazić oczywiście. No tutaj wspomnę, że już sama wieńcząca tą procedurę zalotów ceremonia oświadczyn polegała na tym, że kawaler oświadczał się ojcu, a nie pannie. Po czym ojciec stwierdził, że przed podjęciem takiej decyzji musi oczywiście naradzić się z matką, więc zwracano się do matki. Jeżeli rodzice ustalili między sobą, że są zainteresowani tymi oświadczynami, to dopiero wzywano pannę. I komunikowano jej, że właśnie kawaler się oświadczył o jej rękę. Rodzice patrzą na to przychylnie i co ona na to? No i tutaj też oczywiście rola dla pokojówki, która jest posyłana po pannę z bardzo zadartym nosem i tak dalej. Bardzo z tym koresponduje to, co w najnowszym numerze fanbooka opublikowaliśmy o tym, jak pisano kiedyś listy, wyciągając z takiego poradnika, jak się pisze właśnie do rodziców, by pozwolili spotykać się z panną, czy w ogóle by do takiego spotkania mogło dojść. Poradnik zawiera także informacje, jak odpowiadać pozytywnie i negatywnie na tego typu listy. Fantastyczna lektura. To, co było jakąś tam takim oczywistością w dawnych czasach, przestaje nią być, ale fajnie jest do tego zajrzeć, fajnie jest do tego wrócić. No, no ciekawa jestem tej narzeczonej z Kociewia, ale mówi pan tu o konkurach, o zalotach, to wszystko pięknie. Wróćmy na chwilę do Złotej Kaczki, bo tam też jest miłość. Miłość wybucha w trakcie. Nie powiem państwu nic więcej, bo jest to jeden z bardziej szokujących wątków, który tam się pojawił, przynajmniej dla mnie szokujących. Życzę państwu bardzo dobrej lektury. Na pewno się państwo albo zezłoszczą, albo ubawią. Jedno i drugie oznacza, że książka wzbudzi państwa emocje, a o to przecież chodzi w literaturze, prawda? Tak sądzę. To jeszcze raz życzę państwu dobrej lektury, a panu dziękuję za wizytę. Dziękuję.